Poruszył pan poseł temat protestu, który wciąż trwa w gmachu Sejmu. Dla państwa informacji, uczestniczy w nim w tej chwili już na dzisiaj, nie wiem, czy 5 czy 6 osób, jaki jest stan na godziny poranne. Panowie zadeklarowali w rozpoczęcie protestu głodowego. W związku z powyższym zadysponowaliśmy zespół ratownictwa medycznego, który codziennie, jeżeli się na to zgodzą, tak jak teraz się nie zgadzają, będzie monitorował stan ich zdrowia. Ponowiłem swoją propozycję. Proszę nie krzyczeć, teraz ja mówię. Ponowiłem swoją propozycję. Proszę nie dawać w dalszym ciągu świadectwa swojej kulturze osobistej w ten sposób. I też tutaj jest też mowa o szacunku do tych, którzy niestety, mam wrażenie, przez niektórych używani są jako ścianki do robienia sobie zdjęć w czasie kampanii wyborczej, co uważam za rzecz absolutnie naganną etycznie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie prawne, tak jak powiedziałem, opieka medyczna wszystkim protestującym została zapewniona, jeżeli tylko będą chcieli z niej skorzystać. Aktualna pozostaje moja propozycja przeniesienia się do hotelu poselskiego, tak aby można było spać w normalnych ludzkich warunkach. Pozostaje aktualna propozycja rozmów z ministrem rolnictwa na mój wniosek i, że tak powiem, pod moim monitoringiem. Dopóki panowie nie zmienią swojego stanowiska w tej sprawie, niewiele więcej będziemy w stanie z tym zrobić.